Czas najwyższy na spotkanie z gościem w studiu Radia 5, anonsowany wcześniej prezes suwalskiego PKS-u Leszek Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wejdę w słowo i oczywiście realizacji tych unijnych programów życzę. Został pan zbombardowany pytaniami przez słuchaczy. Podwyżki cen biletów. Do tego myślę tematu troszeczkę szerzej wrócimy za chwilę, ale najpierw chciałem zapytać o autobus na lotnisko do Kowna, o którym kiedyś już mówiliśmy, i o linię do Szczecina. Pyta o te dwa połączenia słuchaczka. Znaczy myślimy tutaj o linii właśnie do Kowna. Może uda się. To nie jest jakby... No, prosta po prostu sprawa, bo tutaj trzeba uzgodnić też z władzami transportowymi Litwy. Natomiast no, też musimy po prostu jakby rozeznać rynek, ile korzystałoby z tej linii, ilu pasażerów, no bo my działamy na rynku komercyjnym, my jesteśmy przedsiębiorstwem komercyjnym i nie możemy po prostu uruchamiać linii, która no, będzie przynosiła straty. A Szczecin? Uruchomiliśmy linię do Gdańska dodatkową. Teraz ją oceniamy. W sezonie było bardzo dobrze. W sezonie turystycznym. Teraz zobaczymy, jak to będzie w październiku, bo to sezon no, studencki, tak go określę. I jeżeli ocena będzie dobra, będziemy po prostu się przymierzać do ewentualnych nowych linii, ale Szczecin to jest jednak daleko i trudno chyba będzie po prostu znaleźć klientów w samych Suwach i tu okolicy do Szczecina, tak żeby był to przynajmniej ponad 50% pojemności autobusu, żeby było zabezpieczone, bo to dopiero wtedy przynosi jakieś tam, powiedzmy, pokrycie kosztów.